Przed chwilą Państwo zobaczyli 10 finalistek walczących o tytuł Miss Skarżyska Kamiennej 2019 w najnowszej kolekcji projektantki Marzeny Chełmińskiej. Miejsce na brawa. A tak w ogóle podobały się Państwu te kreacje? To ja tylko przypomnę jeszcze, że Atelier Chełmińska znajduje się w Kielcach na ulicy Paterewskiego. Stylizacją fryzur finalistek zajął się dzisiaj salon fryzjerski pani Iwony Szymańskiej na Placu Floriańskim w Skarżysku, a o choreografię zadbała pani Wiktoria Pierzchała i tu znów miejsce na brawa od Państwa. Szanowni Państwo, postaram się najszybciej, jak potrafię, wymienić sponsorów i partnerów dzisiejszej imprezy, a są nimi Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, Miasto na Szlaku, Starostwo Powiatowe, Miejskie Centrum Kultury, Central Tour EU, Prima Tel, Celia, Salon Sukni Snubnych, Azulena, producent kostiumów kąpielowych, Chełmińska, producent damskich kreacji, Akademia Piękna pani Małgorzaty Bartosiewicz z ulicy Sokolej 27, Salon Fryzjerski pani Iwony Szymańskiej z Placu Floryńskiego, Kaufland, Fashion and Style, Agencja Euromedia. Znów poproszę o brawa. Patronami medialnymi dzisiejszej imprezy są Świętokrzyskie 24.eu, Tygodnik Skarżyski, Tygodnik Starachowicki, Tygodnik Szydłowiecki, Tygodnik Konecki, Spotyc Skarżysko, Skarżysko 24, TSK 24, Nasz Suchedniów, Skarżysko Kamienna, Miasto na Szlaku, Miss Skarżyska, znowu brawa! Organizatorami i producentami dzisiejszej imprezy są Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej, brawo! Oraz Euromedia i Świętokrzyskie 24, brawo! Ja muszę
muszę jeszcze zapytać, czy Państwo nawet z tych najdalszych rzędów dostrzegli wyraźnie numery, które dziewczyny miały założone na swoich rękach? Widać było wyraźnie? Nie? Czy tak? A Państwo już mają jakieś typy swoje? Już wiemy, kto wygra dzisiaj? To jaki numer? 14? Nie! A, nic nie wiem.